Cześć, witam was. Miałam czapkę Mikołaja, ale zgubiłam ją. Albo może wy mi powiecie, wy jesteście ekspertami w każdej dziedzinie, może wy mi powiecie, jak to jest, że dostaję zapalenie pęcherza za każdym razem, kiedy skorzystam z publicznej toalety? Dlaczego? Nie wiem. Przecież ja wyścielam tą deskę toaletową normalnie taką warstwą papieru, żeby się przez tydzień ludzie podcierali taką ilością. Nie dotykam nic, nic nie dotykam tam. Nie rozumiem tego. Ja też tak mam, dlatego nie korzystam z publicznych, jak nie muszę. No ale ja też nie korzystam, jak nie muszę, ale czasami muszę i nie lubię tego. Była ta impreza Motorola. Było super, nie? I pozwoliłam sobie na drineczka, a nawet na dwa. No i po dwóch aperolach, jak ja wypiłam, nie mogłam dzisiaj jechać do pracy. Tak mnie lepra no bolał. Miałam takiego kacora gigancora, że to jest dramat. Tragedia. Kacia, ty wypiłaś dwa drinki? Tak, wypiłam aż całe dwa drinki. I cały dzisiejszy dzień odżałowuję te dwa drinki. Słuchajcie, nie wiem jak wam to powiedzieć, ale muszę zjeść śniadanie. Przez cały dzień nic nie zjadłam. Remek mi rano przyniósł bajgielka pysznego. Ja nic przez cały dzień wstałam chyba o 9 rano i od tamtego czasu nic nie zjadłam, nie? Zapomniałam jeść, po prostu. Teraz też nawet nie czuję głodu. Zjem to, bo wiem, że muszę zjeść. Jak ty, kurwa, funkcjonujesz? Najlepsze jest to, że pić też dzisiaj nic nie piłam. Nawet wody się dzisiaj chyba nie napiłam. Więc ja nie wiem, ja funkcjonuję chyba na baterie słoneczne. Ale oddychać oddycham, jak roślinka. Oddycham słoneczko, bez wody. Wielu widzów ekipy Gen Z zarzuca Kindze Banaś, że odbiła Mortalcia kartonik. Ej, a czy tylko dla mnie Kinga i kartonik wyglądają praktycznie identycznie? Widać, że Mortalcia ma określony gust do kobiet. Może tak. Później dodali jeszcze trochę różnych takich prywatnych rzeczy, reakcji znajomych na teledyski, rozmów z osobami z ekipy. Wiecie, co by im jako jedyne dało taką czystą kartę? Jakby na ten film przyszła kartonia i powiedziała: ej, między nami jest git, nie mam nic do tego, cieszę się waszym szczęściem i jakby, wiecie, o co chodzi. I mo tak, bo teraz się robią takie dwa obozy, no nie? Team Kinga i Team Kartoni, a to by tak zdemontowało to trochę. Jakby sama Kartoni powiedziała, że ja to wspieram i jestem jakby z tym okej i tak dalej, to ludziom by się wytrącił trochę argument z ręki, dlaczego hejtują tą Kingę. Cały internet i media grzmią, a Elizabeth Anoruje wydaje oświadczenie. ChatGPT odjechałam manianę i wyzywałam kogoś rasistowską, mimo że sama doświadczyłam rasistowskich zachowań. Napisz mi przeprosinowy statement dla influencera na Instastory, żeby ludzie się ode mnie odjechali. Tak to widzę. Ale byś się nie spodziewał, że z udziałem narci będą największe dymy na konferencji? Nie spodziewałabym się, ale się f**uj cieszę, że to nie w drugą stronę czasem. Szczególnie kiedy krzywdę wyrzucają sobie dziewczyny. To faceci mogą się wyzywać rasistowsko, mogą się obrażać po wyglądzie, mogą wszystko, ale dziewczyny nie mogą. Na konferencji jeszcze przypominam, twierdziła, że ona nie jest wcale taka girl power, jak wszyscy myślą, że ona jest. Więc teraz znowu jest girl power. Dziewczyny, trzymajmy się razem, uhu. How I can be racist if I'm black? Nie da się. Nie da się być rasistą w drugą stronę, bo rasista jest wtedy, kiedy biały człowiek wyzywa kogoś innego koloru skóry. To wtedy to jest rasizm. I tylko tak. Inaczej się nie da. Krótkie włosy prank. Lepiej czy gorzej, tak szczerze? Nie no, inaczej, teraz wyglądasz! Inaczej. Lepiej czy gorzej? Inaczej! Inaczej! Nie możemy powiedzieć, że gorzej. Lekcja życia. Chociażby wam się totalnie nie podobała fryzura waszej kobiety. Ścięłaby za bardzo włosy, przefarbowała na jakiś cholerny inny kolor. Nie podobała wam się. Zawsze mówicie, że piękne. One nic z tym nie zrobią. Te włosy magicznie nie odrosną. Gorzej nie można powiedzieć. Inaczej, inaczej. Oryginalnie. Czy jest coś fajniejszego niż po całym dniu zmyć makijaż, siąść w dresie i związać włosy? Tak. Siedzieć tak cały dzień. Kiedy konkurs? Już! Już konkurs! Gdzie są moi cudowne elfy do oceniania ze mną? Remek, nie dawaj suchej Emmetowi, to potworze! Ten czas świąt to jest czas spędzony z rodziną. Trzeba podziękować rodzicom. Trzeba z nimi spędzać jak najwięcej czasu. Nigdy nie wiecie, w którym dniu przyjdzie wam do głowy, dlaczego ja się z nimi nie pożegnałem. O nie, dlaczego tak smutno na koniec? Smutno się skończyło. No! Było tak fajnie, było wesoło. Jak jeszcze mamy tak, że jest smutno, to ja wam też coś opowiem. Kiedyś, dawno, dawno temu, dwa lata temu jakoś, było tak, że oglądałam jakiś vlog BDS-a z trasy koncertowej, czy tam z jakiegoś tam teledysku, nie pamiętam, o co tam chodziło. I tam BDS powiedział coś takiego: ja zawsze jak się żegnam z ludźmi, to mówię im na koniec kocham cię, bo to może być ostatni raz, kiedy się z nimi widzę. I ja akurat, ja się opiekowałam babcią wtedy jeszcze, potem pojechałam do niej do szpitala i właśnie się z nią pożegnałam słowami, że kocham cię i to był ostatni raz, kiedy się widziałam z babcią. I to właśnie po słowach BDS-a mam takie, że tak robię też. Dlatego doceniajcie ludzi, póki są. Będę płakać? Nie będę płakać? Nie będę płakać. Chciałbym przeszkodzić. O nie, patrz, jak mój
smutną historię? Ja nie osoby smutną, bo zapisaliście kolegę od piosenki dalej, prawda? Ja tylko chciałbym informacyjnie, że kolega nie umie uszanować konkursu i spamuje przy innych pracach na czacie Skip, więc domagam się usunięcia go z konkursu. No to trudno. Także tyle chciałem przekazać, bawcie się dalej dobrze, ja swój obowiązek spełniłem, że w końcu się do czegoś. Pa. Pa! Pa! Ej, ale ja podziwiam, dla mnie to jest tak abstrakcyjne jak, nie wiem, to malowania na ziarnku piasku, co ludzie robią. Chyba muzeza malowałam. Po właścicielce, nie przejmuj się. Praca nie do końca mi się podobała. Tym razem bez nagrania, żeby nie zanudzać. No lepiej chyba. Nos mam trochę lepszy, no. Gdybym miała lodówkę, do której mogę magnesem przypinać pracę, to by była praca na lodówkę. Co ty pierdolisz? Najeba się, czy co? Siemson. Robię prostą gierkę z sraczu. Mam nadzieję, że się Chodź się pierdolą. Co? Powiem, że to bardzo oryginalna praca i aż nie ma słów. Cześć wszystkim. Dobra, jestem gotowy. Jakiego zeza mi to jeszcze bardziej wyjebało, bo to na dwie strony ten karton. Aha, tylko 1500 klasków lądowało na pozycji, a ja mimo godziny sprzątania prawdopodobnie będę je znajdował jeszcze w przyszły święta. Poświęcenie. O nie! Bardzo ładna praca, bardzo ładna praca. I będę słuchał jej mądrości. Pojawia się jakiś temat w firmie? Ja mówię, o, kojarzę to ze studiów. Ja nie mogę, jak ja widzę takiego młodego mężczyznę, jak mnie ogląda, widzę potem mój shot, jak ja przeklinam, to czuję taki zgrzyt mentalny. Odpowiedzialność za swoje tak, słowa tak. i czyny. Kierownica men. Ej, ale to jest k***a bezczelne, nie? Kasiks, a nie dołożysz jednak mi tamtego dysku do tej kierownicy? I za to mam ochotę cię usunąć całkiem i nic ci nie kupować. Do tej kierownicy. To jest k***a bezczelne. To jest tak? Dobra, a ja chciałam komuś wysłać k***a kierownicy za 1300 zł. Aha! Kierownica men! To jest ten, on to jest wzywany ten. I on przebiera się i on jedzie uciszać hejterów, rozumiesz? Mocne przesłanie. Patrz! Boże, jaki dobry film! A on im kradnie klawiatury! On im kradnie klawiatury! Tak! O mój Boże, jakie to jest dobre! Boże, jakie to jest idealne! Zajebiste, zajebiste. Nie jesteś od kierownicy. Ja już myślałem, że on zrobił taki, wiesz, rok refleksji. A no? To też w ogóle by było Ale zajebiste. To by było zajebiste. Wtedy kupiłabym tą kierownicę, nie? Serio. Ja się widzowie dzisiaj, Mikołaj. Jeden to jeden. Dlaczego tak mówisz? No i Kasiu, życzę ci dziś wesołych świąt. No i Peter, życzę ci dziś wesołych świąt. Gdy założy golf, to nie jest płaska. Co? Nie jest płaska, no dawaj, dawaj. Nie jest płaska. W nią wchodzę, nie ma czasu. A, pomocy, porwanie. O Jezus Maria! Ja pokazał klatę. Ja myślę, że jak ja ten filmik pokażę Karolinie z Motorola, jest bardziej z taką końcówką, myślę, że poza konkursem by te telefony chyba Dajcie 3 motorolki, please. Emmet ma za duży łeb. Ale chyba Emmet tam jazzu słuchał trochę. Czy sędzia na pierwsze miejsce? No też się zastanawiam właśnie. Bo to jest chuj ładne i trzeba by było mieć pomysł, klocki. To jest chuj ładne, drogie, trzeba było mieć pomysł, zrobić to i jeszcze wyszło zajebiście. I teraz mamy kolorowanie Emmeta. Emmet jest najtrudniejszy do kolorowania, względu na to, że ma właśnie to umaszczenie dziwne. Nie ale dziwne. Jestem Tu trzeba było mieć umiejętności i kurwa czasu. No, to mi się bardziej podoba niż to. Nieobiektywnie patrząc na to, ile ktoś w to włożył czasu, pracy, talentu i tak dalej, to mi się bardziej podoba to. Się zgadza. Kierownica mem jest zabawne, ciekawe, fajny pomysł i tak dalej. Sędzia, moim zdaniem, najładniejsza praca. Podoba mi się. Nawiązanie jest, wiesz, takie memowe, inside'owe. Kanutka tutaj se leży. Ten kot, co to robił, też śmieszne. Fajna, kreatywna praca. Dużo pracy włożone. Jest to coś innego, coś ciekawego. Ancymon. Fajna hit, praca. Zabawna. Podoba mi się. Kenobi również zabawna praca, historyjka. No tutaj bardzo ładna praca. Ja jako Grinch z Emmetem, podoba mi się. Chcę złożyć życzenia dla ciebie, Irema. Będę życzył dużo zdrówka i słodyczy. Tutaj grane na dwóch instrumentach przynajmniej z fajną autorską piosenką. Refren bardzo fajny, mimo tam złamanej czy skręconej nogi. Tutaj
a w siatce po trawniku fajne. Przez kolejka zis, tak się zwie, no i emecik też tam jest. Tutaj również autorska piosenka, ale grana na jednym instrumencie. Gabi, bardzo ładna praca z wieloma nawiązaniami, fajny emecik, też paróweczka. No i tutaj konkurs. Czyli podsumowując nasz świąteczny konkurs. 10. miejsce, 9. miejsce, 8. miejsce, 7. miejsce, 6. miejsce, 5. miejsce, 4. miejsce. I przechodzimy do podium, moi drodzy. Ancymon 15 za memiczną historię o kierownica Menie z tamtego roku. Zobacz, 3. miejsce, 2. miejsce, Arktiku i jego praca Emeto Reniferorem Kobałwano Kasio Mikołaj. 1. miejsce, pikselowy portret Katarzyny z klocków Lego. 1. miejsce, gratulujemy. Powiedz mi, sędzio drogi, spoglądam sobie na listę nagród dla grzecznych dzieci, a że byłeś najgrzeczniejszy, ho, 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 z wszystkich dzieci. Dziękuję bardzo, dziękuję. Z wszystkich dzieci w tym roku na Discordzie byłeś najgrzeczniejszy, to jako pierwszy możesz sobie wybrać nagrodę z naszej listy. A mimo, że kuszą te Motorola, to ja chyba jednak pójdę w ten zestaw na samej górze, bo czyli akurat chciałbyś Xboxa wymarzony jeszcze nie mam. Zestaw do gier Xboxa, prawda? Dokładnie tak. W który skład wchodzi Xbox Series X? Woohoo! Dziękujemy sponsorowi tej nagrody, oczywiście Xboxowi. Proszę was. Kasia, ja mam tylko jedną sprawę. Ja to pod klipa, czekaj chwilę. Dobra, no. Także dziękujemy Xbox. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dzięki Xbox. Sędzia. No. No. Słuchaj, odnośnie tego, co tam wspominałaś, odezwij się do mnie na Discord, dogadamy. A ty łeb jesteś, nie? Dobra, dobra. No, hello, witam was. Gratulacje hello. 2. miejsca. Woo! Wspaniałą pracę żeś wykonał, widać, że dużo pracy włożone. Zajęłeś aż 2. miejsce, gratulacje, co daje ci możliwość wyboru spośród nagród wszystkiego oprócz wymarzonego ze zestawu do gier Xbox, bo też zostało wybrane. Pójdę po prostu z Motorolką. No to dla ciebie Motorola. Tak, no i super, ja się cieszę osobiście. W swojej pracy teraz musisz dorysować mi w ręce telefon Motoroli, żeby wiesz, było wszystko. Już niedługo będziesz posiadaczem takiego cudownego telefonu i będziesz mógł robić tak. Ło, no way! Serio będę mógł tak robić? Serio! Dzięki Motorola! Jesteście najlepsi! W briefie miałam napisane, że nie wolno mówić Motorola. Tam nie ma dwa ly, tylko jest jedno ly, więc... Dziękuję Motorola! Jesteście najlepsi! O, super, dzięki, to też sobie wytnę. Fajne. Gratulacje 3. miejsca, mój drogi! Uhu! Powiem ci, że tutaj pomysł, jak i wykonanie, historia w tym, takie nawiązanie, takie smaczki, bardzo doceniliśmy, bardzo doceniliśmy. Uwielbiam, uwielbiam. Już ten pomysł tak wpadł do głowy, jak taki właśnie Spider-Man, co go pająk ugryzł, tak tutaj, nie wiem, pazerność go ugryzła i się zmienił w takiego, wiadomo. Myślę, że klasycznie wybiorę wymarzony telefon. Wymarzony telefon Motorola. Oczywiście od Motorola tak. S40 Neo, tak bardzo jest. Proszę. No fejka, misiaki. O. Jako chcesz, czwarty najgrzeczniejszy przedszkolak w tym roku możesz sobie wybrać każdy prezent. Motorolkę sobie wymarzyłem. Zauważyłam, tak myślałam, że to wybierzesz. Aż tak było widać? Nie, w ogóle. Dziękujemy bardzo serdecznie. To zmykam, pa pa. Pa pa.